All right. Tonight we celebrate Jim. Yes. Vehicle Chasso. All right, Kurt. Let's do this. You ready? Idę na słowo.
you. You're good. I feel very grateful to be here. After 37 years, Metallica is still alive. And we're here with our friends and family in Krakow. It's beautiful. Beautiful. I couldn't have dreamt it better. So, when I look out there, I see all different kinds of people. You know, everyone is welcome here in the family. All kinds of people. We have, you know, we have old people here. We have old people here. There's old people. I see one. And there's a lot of very middle-aged people here as well. There's little children here. Metallica children are here. Small. I see one. I see. Yeah, you're not that young. There's one right here. How old are you? 13. All right. You're 13. What is your name? Peter is 13 years old, and he is in the front row of the Metallica show tonight, my friend. And he's waving his Polish flag. Beautiful, beautiful. Is that your father? His uncle. Okay. You're here with your uncle. You have a very cool uncle, okay? Very cool. Thank you, Uncle. All right. So, Peter, we're going to do a song for you, okay? Because you are the next generation of Metallica family. You are the next generation of metal fan, okay? As we'll say. So, we're glad you're here. Jesteśmy już po koncercie, dojechaliśmy wczoraj o godzinie 3 w nocy do domu. Ja chciałem tak w skrócie podsumować, jak to mniej więcej wyglądało. No po prostu koncert jednym słowem był świetny. Idealnie wszystko poszło tak, że po prostu się w głowie nie mieści. Samo nagłośnienie, efekty specjalne, wszystko po prostu zapięte na ostatni guzik. Idealnie. Najważniejsze to jest to jeszcze, że mieliśmy idealne miejsce, tak jak mówiliśmy, dopchaliśmy się praktycznie pod samą scenę. W pewnym momencie wytworzyło się takie ogromne pogo, tak? Była masakra, generalnie na odcinku może 40-50 metrów kwadratowych była jedna wielka młócka, no i przez to można było praktycznie wjechać pod barierki. No i w większości właśnie byliśmy pod tymi barierkami. Co już można powiedzieć, no jeszcze jedna rzecz, no nasz sektor był najbardziej aktywny, no i cała grupa praktycznie w naszą stronę głównie śpiewała, z nami nawiązywała kontakt. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No chciałem powiedzieć parę słów odnośnie setlisty, która była na koncercie. No zaczęli tradycyjnie jak każdy koncert podczas tej trasy piosenką Hardwired, później był Atlas Rise, następnie Seek and Destroy. No, na utworze Seek and Destroy tak naprawdę koncert się rozkręcił, ponieważ te pierwsze dwa utwory, racji tego, że są na nowej płycie, no, nie są wszystkim do końca znane. Dream No More, From Whom the Bell Tolls, Hello and Fire, Die Die My Darling, Creeping Death, Moth Into the Flame, Sad But True, One, Master of Puppets. Cały koncert był super, zresztą w tych wszystkich filmach wcześniej wszyscy widzieli, jak to było udane. Także dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Następny będzie bardzo ciekawy. Zobaczycie, jaka będzie wkręta.